osoby takiej przejdziemy i zaczniemy się nią zajmować, najważniejszą sprawą jest nasze bezpieczeństwo. Jest takie słynne powiedzenie wśród nas, że dobry ratownik to żywy ratownik. I co to znaczy? To znaczy, że musimy myśleć, co nam tutaj może zagrażać. Jeśli ta osoba uległa wypadkowi, również i wy możecie takiemu wypadkowi, na takim wypadku ucierpieć. I pierwszą rzeczą, jaką sprawdzamy u takiej osoby leżącej, jest jej przytomność. Najpierw sprawdzamy, czy ta osoba zwyczajnie nie śpi. Także krzyczymy do niej jakieś proste, schematyczne pytania. Halo, proszę pana, jak się pan nazywa? Czy mnie pan słyszy? Żeby to były proste pytania, na które można powiedzieć tak lub nie. Najlepiej poprosić go, żeby otworzył oczy. Halo, co się stało, jak się pan nazywa? Proszę otworzyć oczy, jeśli mnie pan słyszy. Jeśli nie ma reakcji, co należy wtedy zrobić? Wtedy zwracamy się do jednej konkretnej osoby z tłumu. Na przykład o kolega w czerwonej kostce będzie mi potrzebny do pomocy. Więc z głową odchylony nachylamy swój policzek nad usta osoby poszkodowanej i 10 sekund na 3 sposoby sprawdzamy ten oddech. Obserwujemy jednocześnie, czy klatka piersiowa unosi się, czy i opada. Czy słyszymy jakieś ruchy powietrza z ust, jakieś świsty, jakieś napięcia, przykładamy jedną rękę, drugą oplatamy i odginamy jak najbardziej do tyłu, żeby jak najmniejszą powierzchnię u dłoni tej klatki piersiowej. Na prostych łokciach całą ciężarę swojego ciała wykonujemy 30 ucisków. W tempie około 100 na minutę, jeśli dodamy do tego wdechy, to możemy śmiało robić 2 uciski na sekundę. No dobrze, wykonujemy tych ucisków 30, następnie znowu to, co już wcześniej robiliśmy. Udrażniamy drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu. Przytrzymujemy nos, żeby powietrze, które wybuchniemy, zaraz nam nie uciekło okiem. I wykonujemy 2 wdechy, które pojemnościowo powinny być podobne do takiego wdechu, jaki sami wykonujecie. Zbliżąc sobie głowę, zbliżąc sobie rękę osoby poszkodowanej, kładziemy pod kątem 90 stopni obok głowy. Dalszą nogę uginamy w kolana. Osobę taką przewieszamy sobie przez ręce i wykonujemy 5 energicznych pęknięć w okolice między łopatek, tak? Kolega przestał się krztusić. Mam nadzieję, że nam w tym momencie pomogły. Łapiemy tak. Jedną pięść wciskamy mu w okolice nadbrzusza. Drugą ręką oplatamy i wykonujemy takie ruchy od dołu do góry i ściskamy go w ten sposób, jakbyśmy chcieli właśnie wywołać taki ruch wymiotu. Robimy takie 3 uciski. To jeszcze raz. Klepnięcia i manewr timingu, tak się to nazywa. No żeby jak już to próbujemy, no to żeby to wszystko było zrobione porządnie, prawda? No to odchylamy tą głowę i 10 sekund. 10 sekund. 10 sekund ile powinieneś tych oddechów wyczuć? Zapamiętajmy liczbę 2. Jeśli nie będzie, jeśli będzie 1, to jest za mało. Jeśli będą 2, jakieś płytkie sapanie, no to może gościu przepite. Nie uznajemy tego za oddech. Dobrze, no to sprawdź. Później. No, sprawdzam. Nie oddycha, tak? Tak. No dobra, i co następnie? Jeśli gościu nie oddycha, no to własne serce. Masz kolegę na pomocy, który jeszcze tutaj czeka na zadania, które mu przydzieliłeś. Wcześniej go zawołałeś. No to koledze mówię od razu, żeby dzwonił po karetkę. Dokładnie tak. Na jaki numer dzwonimy? 999. To jest pan. 999 to proszę. No to znowu 30.